Będzie w pełni przeszklone. Elewacje boczne, jak i cały dach będą ze szkła. Dach będzie się w połowie rozsuwał, czyli w ciepłe dni będzie to służyło jako basen otwarty tak naprawdę. W wnętrzach basenu będą znajdować się około 100 żywych tropikalnych palm, 17 różnego rodzaju basenów rekreacyjnych, 2 place wodne dla dzieci, sztuczna rzeka o długości 150 metrów, którą będziemy mogli przepłynąć się przez cały park, oraz strefa zjeżdżalni. Na ostatniej kondygnacji, czwartej, będzie zlokalizowana druga strefa, strefa cicha, wyłącznie dla osób dorosłych. W tej strefie będą się znajdowały sauny, w tym jedna największa w Polsce sauna na 130 osób, w której będziemy organizować różnego festiwale i seanse saunowe. Oprócz tego w komplecie saun będzie znajdowało jeszcze 8 saun różnego rodzaju, łaźnie barowe, wypoczywalnie, strefa restauracyjna oraz na ostatnim piętrze, czyli na dachu, basen z widokiem na całe Kielce oraz na Karczówkę. Z tego co widzimy, prace trwają, na jakim są etapie, no i kiedy już będzie można się do Państwa przyjść zrelaksować? Zrelaksować. No powiem szczerze, że tak, prace trwają, to już powiedzmy zaczęliśmy w maju tego roku. Planowany koniec inwestycji to jest koniec przyszłego roku. Czyli mam nadzieję, że na Sylwestra będziemy mogli wpuścić pierwszych gości. Proszę powiedzieć, czy Państwo finansujecie to wyłącznie z własnych środków, czy po jakieś fundusze zewnętrzne prywatny inwestor sięga? To jest w pełni prywatna inwestycja. Jak najbardziej staramy się o środki unijne. Na tym etapie tyle mogę powiedzieć, ponieważ konkurs trwa, jest rozpatrywany wniosek. A o jakich kosztach mówimy w ogóle budowy takiego obiektu? Na dzień dzisiejszy nie mam niestety takiej informacji konkretnej, nie chciałbym tutaj Państwu dać tutaj jakichś nieprawdziwych danych. Jeszcze chciałam dopytać, Pan mówił na początku, że będzie to pierwszy obiekt w Polsce całkowicie przeszklony, jeśli chodzi o ściany, dach. No, miał Pan na myśli, że pierwszy obiekt basenowy, tak? Pierwszy obiekt basenowy, dokładnie, w którym będziemy mogli poczuć tak naprawdę jak na zewnątrz, czyli powiedzmy w każdym momencie będziemy się czuć jak powiedzmy w tropikach, prawda? W tym momencie w Polsce nie ma basenów, które nawiązują do tropikalnych, że tak powiem, klimatów. Nie, na dzień dzisiejszy z tego co wiem, nie ma, nikomu się również nie udało utrzymać żywych roślin w środku. My będziemy mieli około 100 żywych palm przywiezionych z Florydy oraz z południa Europy oraz około 200 innych roślin tropikalnych. Gdzie widać? Ale widok będzie naprawdę piękny. Szczególnie z tego górnego basenu. Będzie widok na... Tak, kiedy będzie można poleżeć z wielkiem, nie? No nie. To już dobra. No tam była zarośnięta długo. Teraz dopiero ścieżki zrobili. Jakby prezesji jeszcze nie było, to byłby lepszy widok. Czego? Prezesja.